Dzień dobry. Witam się dzisiaj z Wami w jakże to deszczowy dzień. Dzisiaj mamy niedzielę i no i pada. Ja dzisiaj taka jestem roztrzepana, chociaż kurczę, tak fajnie sobie dzisiaj wyprostowałam włosy, ale byliśmy w Lęborku, bo teraz jest parę dni w Lęborku, dni Jakubowych. No, a że pada, nie wzięłam parasolki, no to i zmokłam, więc moje włosy wtedy się robią takie. Wyszłam teraz, żeby zobaczyć, co słychać w naszym ogródku. Tu się warzywka same podlewają. Tutaj mamy... Aha, bo ostatnio nagrywałam, ale coś mi się z tym filmikiem stało i niestety filmiku nie dodałam. Robiliśmy z Marcinem, to chyba było w piątek, właśnie taką konstrukcję na pajęczynę, na ogórki, żeby się ładnie pieły. I z tamtej strony też. I tutaj już fajnie widać, jak one się zaczepiają tymi wąsami i idą w góry, bo powiem szczerze, że trochę tych ogórków chyba tutaj będzie. Ładnie się zawijają tutaj. O, proszę bardzo, kwiatuszki. Gdzie ty jesteś? O, tutaj na przykład ogóreczek ładny. Tutaj mamy kolejny. Złapie ostrość czy nie? O, prawie. Także trochę tych takich malutkich ogóreczków tutaj jest i kwiatuszków. No, także fajnie to wszystko się pnie do góry. Super. A tak to wygląda z zewnątrz. No, dobra, chyba muszę pomidory podlać. Pomidorki też. Troszkę ich jest. Dobra, muszę je podlać, bo chyba Marcin ostatni raz je chyba w piątek podlewał. Więc lecimy po kolei. Kurczę, tak tyle tych pomidorów tu jest, że to nie jest takie proste podlewanie. No, przy takiej ilości pomidorów podlewanie wcale nie jest takie proste. Kairos cały czas biega po ogrodzie dzisiaj, więc calutki mokry jest. Trawa zasiana, ale nie wschodzi jeszcze. Kairos! O! Kairos! Michalina już jest gotowa i no muszę ją zabrać, bo dzisiaj w Lęborku o 20:30 ma być koncert Dawida Kwiatkowskiego, więc o, jedziemy. No dobra, biorę dziewczyny i jedziemy na Dawida Kwiatkowskiego. Niech się pocieszy chociaż trochę tymi wakacjami. O, skąd tu but Igi? Ojejku, ten Kairos. Także może krótka relacja będzie z koncertu. Które? One tam są, jak się na górę idzie. Gdzie ty się tak wystroiłaś? Hej! No proszę bardzo. Jaka wystrojona. A Iga gotowa jest? Nie, nie wiem, czy jest. A gdzie jest ten koszyczek po truskawkach? Muszę truskawki zanieść. Te. Gdzie? Gotowa jesteś? No. A gdzie ty jedziesz? Na koncert. A kogo? Ja nie wiem. To jedziesz na koncert i nie wiesz? Nie wiem, czy będę... Kto tam będzie śpiewał. A chcesz jechać? No. Chcę, nie wiem. A powiedz, dobrze. Kajtek, ty też z nami jedziesz na koncert? Kajtuś? Kajtek, jedziesz z nami na koncert? Co? Dobra, jedziemy. Jaka ty jesteś przygotowana na koncert? Idź tam, pokaż się. Jest deszczowo. Zobacz, ile Iga ma parasolek. No, pokaż. O, o. Kurczę, pożyczysz mi jedną? Nie.
Nie. Czekaj, muszę Kairosa. Bo tu trzeba w dół, wiesz? Ja wiem, przycisnąć, nie? Ja mam telefon. Ja nie mam. A chcesz na czerwonym, ale małym? Nie, to może nie będzie padał. A ty masz swoją w tą, Miszkę Miki, czy co to było? Dobra, jedziemy? Kairosik do siebie. Chodź, ci dam jeść. Ja mu tylko jeść dam, dobra? No, tu jest wiaderko, chyba rano zostawiło mnie. Chodź, Kairosik. No, będziesz jadł kolację? No, będziesz. Kairos? Siad. Zostań. Wsypujemy. Możesz. Dobry pies, super. Smacznego, Kairosik. Jest ciężko, gdy budzisz się sam. Co? Chociaż Iga skorzystała. Iga! Iga, a pomachaj! My już wracamy do samochodu, jest bardzo deszczowo. Jesteśmy ja jestem cała mokra, Michalina w ogóle, ja nie wiem, w tej spódniczce. To też przemoczona pewnie. Do domu zaraz jedziemy. Także... Chodź. Także żegnam się dzisiaj z wami takim bardzo pewnie króciutkim filmikiem. Zapraszam do następnego i pozdrawiam z deszczowego Lęborka.